nie było to oświetlone tak jak w Katarze, jak powiedziałem, tylko jak w Egipcie. Ale można było przejechać, można było to zobaczyć, można było to przeżyć. Dlatego wybrałem najkrótszą noc śródmiańską i po 6 godzinach już mogłem spokojnie wyłączyć ferlotki, wyłączyć światełka i już lecieliście na pełnych wiarach przy słoneczku. Dziękuję wam serdecznie i pamiętajcie, raz w roku można sobie poświęcić.